Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Na początek odcinka chciałbym jakieś trofea sobie zaliczyć znowu w tym odcinku. Dwa trofea z osiągnięciem tam przekroczeniem prędkości samochodem 280 na godzinę i ciężarówką bodajże 160. I trzecie trofeum, czy tam osiągnięcie, coś tam o wakacjach, że trzeba jakby wskoczyć na przepływający statek. Ponoć najlepiej się robi tą bryką. Jakiś koleś wrzucił na YouTubie ten w poradniku, jak to zrobić, dlatego spróbujemy. A potem jak, no raczej starszy czasu porobić normalne zalecenia, bo jednym na przykład z osiągnięć jest na przykład to, żeby przejechać chyba 500 kilometrów ogólnie w misjach i mieć milion tych, nie wiem, czego co my tu mamy, dolarów, euro na koncie. Tak więc trzeba misję robić. A tylko teraz pytanie. Oczywiście sterowanie jest iście fajne. Pytanie na śniadanie. Gdzie jest ten most, na który mamy się udać? Z tego co widzę, jest tutaj. Zaraz, coś znowu zwaliłem. Bardzo intuicyjne jest, no, te menu. Czyli powinienem najpierw wziąć grzybek, wcisnąć, dobra. I jesteśmy. I teraz powinien w pewnym momencie statek tu przypłynąć. Tylko muszę się jeszcze rozejrzeć. Gdzie ja mam niby stanąć, panie? I kiedy ten statek tu przypłynie? Zakładam, że będzie tutaj płynął. I co mam teraz? Tutaj sobie wesoło stać jakoś? Ponoć najlepiej zrobić to w ten sposób. Żeby tu się cofnąć. Ale u niego, kurde, samochody nie jeździły. Może trzeba... Są to jakieś opcje z trafikiem? Panie kochany. O, da się ten. Kamerę wyregulować nawet. Zapomniałem w ogóle o tym. Też jest osiągnięcie, żeby tam chyba na 100 światłach czerwonych przejechać. Nie da się trafiku wyłączyć z tego co widzę. Natężenie ruchu w trybie wieloosobowym. A, nie jest. Dobra. Trzeba by zapamiętać, że było na 20. Nie chcę, żeby mi przeszkadzały samochody, nie? I co? Nie będzie samochodów, czy jak? Czy ja źle wybrałem? Co prawda, to i tak nie zmienia tego, że... Jak zrobić, żeby ten statek przyspieszyć? Nie będę stał tutaj ten godzinę i czekał na ten statek. Powiem szczerze. No chyba, że cudowny upływ czasu mi pomoże. Tylko pytanie, czy to spowoduje, że ten statek się pokaże jakoś? Dobra, przynajmniej samochodów nie ma. A, jaka nędza. No dobra. Idę sobie chyba kawę zrobię i tyle. Tylko najlepsze, wiecie co jest w tym wszystkim, że nie wiem, gdzie tu stanąć dokładnie. W którym miejscu. Na pewno na moście, ale ten statek na pewno będzie płynął stamtąd. Tylko nie wiem... On nie jest wcale taki duży, ten statek wycieczkowy.
Dobra. Na pewno za pierwszym razem się to nie uda zrobić. Chociażby właśnie z tego względu, że on może, nie wiem, płynąć parę metrów dalej z prawej strony, a ja tutaj się ustawię i będzie lipa. No to fajnie. Fajne zadanko sobie wziąłem. Mógłby trochę częściej pływać ten statek. Nie, ale na serio. Może, nie no, jak teraz przewinę to ten czas, to znowu mnie zrestartuje. No dobra, tak czy siak. Widzimy się po cięciu zatem. Dobra, widać, że płynie. Trzymajcie kciuki, żeby za pierwszym razem... Nie, no nie wiem, czy on akurat w tym miejscu będzie przepływał. Niby biorąc pod uwagę te filary mostu, to chyba jest szansa, że akurat tędy. Bo jest duży odstęp, ale w sumie nie wiem, czy może jest filar pode mną na przykład. Ja go nie widzę, ale... Kurde. No tak wychodzi, że może być pode mną. No dobra. W każdym razie na tamtego wycieczkowca musimy wskoczyć. Żeby nam zaliczył. Płyń, Stefan, płyń. Ciekawe, co ile ono minut tutaj rundkę robi. Ej, płynie jak ślimak normalnie. Normalnie. Dobrze, że sobie ten ruch wyłączyłem. By mi przeszkadzali tylko. O, jak fajnie zamek tam na górze widać. Dobra, płynie. Ale nie zanosi się, żeby on tutaj płynął. Chyba, że wykręci jakoś. No ale on tam chyba nie przepłynie. Kręć, Stefan. Wykręcaj. O nie. Dobra, kręci. Tylko pytanie, czy wykręci. I czy ja przeskoczę to wszystko. No i czy wyląduję na nim przede wszystkim. Dobra. Emocje sięgają za niej tu normalnie. To bardzo zapewne słychać to w moim głosie. Ale nie wiem, jakiś mózgacz ten wymyślił te trofeum. Kurde, jak? Dobrze będzie? Czy bardziej w prawo? A, trochę bardziej z prawej. Może skoryguję podczas lotu. Kurde. Jedzie Stefan. Załapałem się? Zobaczmy. Jak to się patrzyło w trofeum? O, chyba się pokazało. Tak. Ale fajnie, że się udało. Tak przy okazji nowego pada używam. Firmy Games Here Nexus. On ma ten gałki z efektem Hoffa, czyli nie będzie pływających gałek, polecam. Jak na razie się sprawdza, podoba mi się. Jedynym minusem dla mnie jest tylko to, że trzeba kabel podłączać. Nie ma baterii. Dobra, czyli się udało. Fantastycznie. To może teraz, że tak powiem, udamy się do garażu. I lecimy po mój ostatni nabytek, czyli czerwonego. Nie wiem, ja to Dodge'em nazywam, ale czy to jest Dodge? Nie wiem. Okej. Okay. Teraz
trzeba wykminić, gdzie się ustawić, żeby prędkość osiągnąć taką, jakbyśmy chcieli, nie tą. To jest. Z tego co widzę tutaj. Jakoś tu. Nie, tutaj. Okej. I gdzie my mamy jechać? Do przodu? No tutaj się raczej nie rozpędza. Tutaj jest zakręt. Niech ja spojrzę jeszcze raz na ściągawkę. Aha, nie ma ściągawki. Ten plik jest zablokowany przez inną aplikację. Ciekawe przez jaką. No dobra, spróbujmy sobie przypomnieć. Może to tutaj? No na prawo raczej się nie spodziewam, ale jeżeli mamy jechać tutaj do przodu, to pewnie warto się cofnąć. Okej. I tą bryką mamy w założeniu osiągnąć 280. No dobra. Jeszcze zerknijmy. Nie no. To jest długi odcinek, tak? Dobrze widzę. Coś mi to nie pasuje. Powiem szczerze, co? To już bardziej bym tu wolał się rozpędzać niż tutaj. Coś ten poradnik taki koślawy mi się wydaje. Albo w złym miejscu stanąłem. Szkoda tylko, że... A może... Zaraz. Może bym powinniśmy tu być? Nie, jest. Tutaj. Dokładnie. Czyli musimy w prawo wykręcić i tutaj w długą dać. Dobra. Źle stanąłem. Źle stanąłem, ale to się skoryguje. Tak myślę. ...280, proszę Państwa, czy się uda? Jak nie, to zrobimy powtórkę. On dosłownie przywalił jakiś ten... samą końcówkę. Kurde. Się chyba nie udało. No dobra. Zróbmy powtórkę zatem. Może powinienem jakby ten od tego zakrętu się rozbujać. Czyli na przykład tu wystartować i już gazować. Może. Może tak. Podejście numer 2. Ale powiem szczerze, że nawet się nie zbliżyłem do tych 280. Tak. Na pewno. Na pewno. Muszę się włamać i w ten zakręt wejść. Może tak będzie lepiej. Gaz do dechy i wypuszczam czat. Przy okazji czerwone zaliczyłem.
No dajesz, dajesz. Kurde. To jest tylko 260. Nie ma bata. To jest demon, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze trzeba 280 mieć. Chyba, że oni w milach to mają, nie wiem. Inna sprawa, że ja do końca drogi nie dojeżdżam. Tak naprawdę. Jeszcze kawałek mi tu zostało. Może to jakoś trzeba inteligentnie ominąć. Dobra, no jak to mówią. Do 3 razy sztuka, nie? Ponoć. Najwyżej zrobię jakieś efektowne cięcie. Może tym razem z lewej polecę? Nie, no nie ma szans. 280 to zrobić. Powiem tak. Nie ma szans. Nie ma szans, dokładnie. Nic nie wskoczyło. Jeszcze raz zobaczę. Upewnijmy się, czy to na pewno chodzi o 280. Postęp. Przewinimy. Dokładnie. Trzeba osiągnąć 280 na godzinę. Kurde. No tak przy okazji 100 świateł wjechać. 1 milion zarobić na misjach. Mieć milion na koncie. Przejechać 500 kilometrów w misjach. To jeszcze nie rozgryzłem tego. To jakieś uszkodzenia towarów. Dołączyć do misji eskortowej w multiplayerze może być ciężko, bo ja nie jestem multiplayerowy. Kurde, myślicie, że to jest najdłuższa droga? To mnie skraca. Może jakąś inną drogę sobie wybiorę. Może to wcale nie jest takie ten. Może tu na moście ten dałbym radę. Chłopie. Spróbujmy. Może to jest dla mnie lepsze. Zawsze pamiętam, że na moście mi się bardziej udawało. Zobaczymy. Ale dziwnie się prowadzi. No jedź, jedź, Stefan. No. I od razu się udało. Słaby coś ten poradnik. Odblokowano osiągnięcie. Ej, halo. No przecież było coś nowego. Weźmie gronie ten. Nie denerwuj. Musiało być 208. No jest, dokładnie. Tylko nie wskoczyło. No i elegancko. To teraz musimy. To co chciałbym jeszcze zrobić dzisiaj, to sobie nie przesadzać. Ciężarówką 160. Może w tym samym miejscu zrobię. Na moście. To do garażu, zatem się udajemy. Tylko, którą tu brykę wybrać? Czy one się różnią prędkościami jakoś? To może być ważne. Pytanie.
zadanie za 100 punktów. Ona raczej na poradniku z nie jechał amerykańskim. 540. Może to moc trzeba się kierować. No to ten wygląda na mocno skania. Ale dobra, no zanim wydam kasę, to pojadę tym, co mam. Czyli tym. 540 moc. Może styknie. Dobra. Udajmy się na miejsce startu, czyli... No zakładam, że zrobię to w tym samym miejscu, nie? Na moście. Dajmy, że tutaj. Ej, na most. Miałeś iść, kolego. Co za... Może tutaj? Gdzie ty mnie przeniosłeś? Jest tu most teraz? Jak pojadę w prawo? Chyba ta. Dobra, spróbujmy. Jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Czyli tu musimy 160. Niby wydaje się osiągalne. Jak nie, to trzeba kupić tą mocniejszą ciężarówkę. Zobaczymy. Tu się oczywiście... Już myślałem, że się obije. To 40. Wygląda, że zrobimy to z palcem w D, ale... Nie, chyba się uda. Ło, i nawet się na fotoradar nie złapałem. Co ten koleś tak polecał tamtą ulicę, jak na moście jest elegancko. No i się udało. No, generalnie spoko. 4 trofea, czy tam achievementy zaliczone. Dobra, bierzemy się za jakieś ten misje do zrobienia. Skończmy z tymi głupotami. dobra, idziemy. Nie wiem, czym będę jeździł. Może jak już jadę tą ciężarówką, to sobie ten podjedziemy. Niech będzie, że tutaj jakoś... Aha. Z przyzwyczajenia się przeniosłem. Ja nie mogę. Dobry jestem. Dobra, chodźmy. Mogłaby się kamera naprostować. I tutaj mamy... No dawno w sumie tym manem nie jeździłem, to... Może pośmigamy, co my tu mamy. 8000. No, przyzwoicie. Tylko, że będzie taki zwykła przyczepka. Chyba. Znaczy, to i tak trzeba będzie kontener postawić na to. Dobra. Niech i tak będzie. Podnieśmy. Kurde, tym to chyba wolałbym... Ten. Na padzie chyba podjechać. A, tu trzeba jeszcze pamiętać, że to się wysuwa. Ostatnio o tym zapomniałem i nie mogłem złapać. A no w ogóle kto to wymyślił, żeby ten to tu stało i ten chodnik tu był? Kurde, fajnie. Wesuń. Podnośnik. Co ja nie wysunąłem? A, dobra. I teraz jakoś tak do domu. Chyba źle złapałem. Aj, cudowna zabawa. Dobrze, że te lasery widać. Kurde.
Ja nie mogę. Kto wymyślił, żeby kierowanie było jednocześnie też opuszczaniem? Nie, to kurde, chyba na kierownicy mi się będzie łatwiej ten jednak. O dziwo. Bo przynajmniej na kierownicy mi się to ramię nie opuszcza, ani nie obniża. Przypadkiem. Ale marnie to idzie. No dobra. Wydaje mi się, że i tak z prawej strony jeszcze lipa jest, ale... Weź to opuść. No nie mów, gro, że teraz będziesz tak co do milimetra. Kurde. Mogłem komórkę w pokoju drugim zostawić. Rozprasza mnie teraz. Człowiek tu nagrywa. O, dobra. Mamy to. Mamy to. Bardzo mi się podobają te koła, że skręcają wszystkie. Że to skraca jakby promień skrętu. Jest maszyna bardziej jakby mobilna. Kurde, ciężkie to jest, powiem szczerze. Albo się odpada, odzwyczaiłem. Może być, że tak powiem, wszystko. Aha. Okej. Odjedźmy. Na ulicę. No i wracamy na kierownicę, jest elegancko. Odpalmy brykę, światełka. Statek tam płynie. Ja widzę dużo rzeczy. Tylko nie widzę... Aha, może tak lustereczko po prawej? Gro? Dziękuję. Ale przywaliłem w kierownicę. Zakładam, że to będzie jakoś takoś. Podjeżdżamy. Nie wiem, czy dobrze. Może dobrze, może niedobrze. No chyba dobrze. Będzie gites. No. Zaświeć się. Dobra. I pytanie, gdzie tu jest wyjazd? To na końcu, czy się nie krępować i po chodniku śmigać? Tutaj nie widzę nic. Dobra, idziemy. Po chodniku w końcu to tylko ta jakaś cysterna jest. Co mi tam wybuchnie? Ej, właśnie sobie coś przypomniałem. Trzeba ten trafik przywrócić, no bo będzie mi tak smutno jechać samemu. Było na 20, nie? To tak zostawmy. Bez innych samochodów, panie, co ja na wymarłej planecie bym jeździł? Dobra, elegancko. No i nadal nie pamiętam tempomatu, jak się zarzuca. Sorry, drogi widzu, ale... Pamiętałem, ale oczywiście zapomniałem. Ale to ponoć tak starzy ludzie mają, że zapominają. Znaczy inaczej, pamiętam o głupotach, nie pamiętam o tym, co powinienem pamiętać o... Ponoć. Dobra, idziemy sobie 80. Śpieszy nam się gdzieś. Ja światło zapaliłem? Chyba ta. Piękny zachód słońca.
Znowu się kurs nocny zapowiada. Jak w większości gier u mnie o ciężarówkach. O właśnie, tak a propos ciężarówek, prawdopodobnie w tygodniu będzie odcinek z ATS-a. Wyszedł, ta Nebraska wyszła, nowy stan. Zauważyłem, że jest 10% taniej, dodatkowo jeszcze w pakiecie jest kolejne taniej. Pakiet mam cały wykupiony, więc doszedł mi tylko ten stan do wykupienia. To chyba 30 coś parę złotych mi wyjdzie ta Nebraska, więc może być cena akceptowalna. Polecimy na Nebraskę, zobaczymy co tam dają. Myślę, że jakoś tak odcinek może we wtorek bym zrobił. We wtorki albo w środę. Nie, we wtorek chyba Forza będzie. No jakoś pomyślmy. Na pewno w tym tygodniu rezygnuję z nagrywania symulacji metra rosyjskiego. Nie będę miał raczej czasu, żeby się nauczyć w tą grę grać. A na serio nie chcę już ani siebie, ani was męczyć moim brakiem umiejętności w kierowaniu. Tak więc prawdopodobnie wrzucę pociągi, bo dawno nie było TSW4. Zobaczę, może jakaś ten promka jest na jakąś trasę, której nie mam i nie ogrywałem. Są tych tras mam już tyle, że jeszcze nie zdążyłem ich nawet na nowej części ograć. Ale i tak zobaczę, czy coś nowego. Znaczy tam widziałem, że jakiś dodatek do jakby dodatkowe scenariusze są do trzech map, ale to chyba tego nie będę kupował. 200 lir tureckich. To wychodzi jakieś 30 zł chyba. Raczej nie. Znaczy jak już to normalną nową trasę bym kupił. Nic nie jedzie. Bo za bardzo nie widzę z lewej strony. Nie, nic nie jedzie. Dobra. No, lej Stefan. Strasznie wolno się rozpędza. Z obciążeniem. No, co tam jeszcze ciekawego? Też chcę powrócić do takich krótkich serii. Znaczy, to nie będzie seria. Znaczy, kurde. Robiłem coś takiego, co nazywałem rzutem oka. I nagrywałem jeden odcinek, taki, żeby zobaczyć, czy gra jest spoko, czy nie. I na ogół zostawiałem. I chciałem właśnie do tego wrócić. A być może jakaś gra by została mimo wszystko i bym serię z niej zrobił. Bo widzę, że na Game Passa dużo gierek powychodziło, których nie wiem, czy bym grał. Albo czy jakbym nawet chciał, czy miałbym czas. Ale kusi, żeby przynajmniej jeden taki odcinek zrobić. Właśnie w formie rzutu oka. Jak ja to nazywam. Bo ja tam okiem nie rzucam, nie? Tylko tak patrzę, nie? To przenośnie, taka. Tak a propos przenośnie jeszcze. Czasem sobie w wiadomym miejscu sobie ten, no, telefon przeglądam i TikToka. Z nudów. Bo przecież, no, siedząc w pełnym miejscu nie ma co robić. I trafiłem na jakieś takie porady. Chyba, nie wiem. Dietetyka czy coś. I on tam napisał, że takie tam 8 punktów. Że jeść posiłki co 3-4 godziny i spać 7-8 godzin na dobę. To napisałem taki komentarz, że no 3-4 posiłki, jeść co 3-4 godziny posiłki, to wychodzi mniej więcej 6 posiłków na dobę. No i jak to jeszcze ten zmieścić w tej dobie te 8 godzin snu, że to
to trzeba ten, no, w takim wypadku i spać, i się budzić, zjeść, i iść dalej spać. No nie da się ten ciągiem spać. Że to takie niezdrowe trochę, sen przerywany. Jestem ciekawy, co mi odpisze. Wiadomo, że jeść posiłek co 3-4 godziny, ale no 4-5 posiłków się głównie je. Ale tak nie wyjaśnił tego do końca i można było odnieść z tego opisu wrażenie, że właśnie dziękuję kolego, że mi wjechałeś, że 6 posiłków można zjeść. On nie napisał, nie? Jedz minimum, czy tam maksymalnie 5 posiłków na dobę. Tylko po prostu napisał co z 6, 4. Kurka wodna. Człowiek gada i na czerwonym przejeżdża, no. Takie to moje życie. Wiem, że trochę tak z tym wpisem zrobiłem jak rasowy troll, ale... to nie tutaj. Jaka porażka dzisiaj. Normalnie. Gdyż to jest tutaj. I... aż muszę ten. Gdzie tu jest gwiazd? Chyba za światłami, z tego co pamiętam. Wiem, gdzie mam zaparkować, tylko nie wiem, jak tam mam wjechać. Dobra. Jedziemy. Nie zamulamy. Aha. Tutaj światełka to są tak. Znaczy miganie. Szkoda, że nie widzę jakieś światła, ale zakładam, że jak się zmieni zielone dla pieszych na czerwone, to będzie dla mnie. Dobra, mamy zielone. I z tego co pamiętam, to tu nie był gdzieś po prawej gwiazd? No nie no. Co za... Będę godzinę szukał teraz, gdzie mam wjechać. Gorzej jak to było gdzieś tam, jestem na tyle ślepy, że tego nie zauważyłem. No ale tu nie wjedziemy. Co, od tej strony? Serio? No tutaj, fakt. No dobra, ale z tamtej świateł nie widziałem tego. Okej, ale już idziemy. Nie będę się wysilał z parkowaniem. Gdzie to było? Tutaj. No ale to i tak oni by chcieli chyba, żebym to jakoś tyłem zaparkował. Tu wjadę i nie wyjadę. Dobra, spróbujmy. Jak to się ogląda nagrania na moim cudownym kanale, to wie, że ja tyłem nie potrafię parkować. Szczególnie z kabiny. Serio? Dobra, idziemy na kamerę zewnętrzną zatem. Bo już widzę, że coś tu odwaliłem. Z kamery zewnętrznej zdecydowanie trochę lepiej jest. Co prawda teraz steruję padem. Nie kierownicą. Więc nie mam wyczucia, jak są koła skręcone. Ale może jak będę jechał powoli, to jakoś damy radę. Damy radę, kurde.
Dobra, no, nie wygłupiajmy się. Wiemy wszyscy dobrze, że ta gra nie wymaga aż takiej tej dokładności, jak w Truck Driverze to było. Że co do milimetra trzeba było. Wjedziemy się, zatrzymamy, jest ok, dobra. Uszkodzenie ładunku 0%. Tam w tych w osiągnięciach jest, żeby dojechać, ukończyć jakby zlecenie z uszkodzeniem ładunku na 100%. Kiedyś to zrobię. Dobra, zobaczmy zatem, co mamy następnego. Jeszcze jedną rzecz bym dzisiaj może zrobił. Tylko bym wybrał posiadane pojazdy. Trzeba zarabiać do tego miliona. No i w sumie bym wziął coś, czego nie robiłem. Już dzisiaj. Tutaj mamy załadunek dwóch przyczep. Znaczy na pakę i na przyczepę. Może to wezmę. Bo tak to reszta chyba po taniości jest. Z tego co widzę. Ciekawe co tym się przewozi. Może w następnym odcinku zrobię. Dobra. Czyli ładujemy dwie. Aj, dwie z przyczepką. Kurde. Serio. Będę musiał pewnie to jakoś zaparkować znowu fajnie. Dobra. Zobaczmy. Zapalamy. Wchodzimy do środka, światełko. Podnosimy, bo nie podjedziemy. I się zabieramy za pakowanko. Ciekawe, czy uda mi się nie spaść do tyłu. Dobra, opuść mi to. Drugi panie. Wykręcone. Podjeżdżamy. Elegancko. Może nadal. Zastanawiam się właśnie, czy tak tyłem i wyprostować, czy... Nie, tam jest, kurde... Chyba bezpieczniej by było jednak w tą stronę wykręcić. Co, mam takie przeczucie. Bo bym się chyba spindolił stamtąd. Jak się w ogóle da spaść wózkiem. No, nawet nie zahaczyłem. Okej. Opuszczamy, wycofujemy. Elegancko. Okej. Kolejna paletka. Cudownie. Ale na serio, jakby zrobili jeszcze takie coś, że podjeżdżamy, znaczy tak, zaczynamy, ładujemy towar na pakę, potem po przyjeździe też musimy tak stanąć i rozładować. Mogłoby być ciekawe. Tylko ile to by czasu zajmowało. Grunt, że i tak w ogóle dali taki załadunek. Bardzo mi się to podoba w tej grze. Operator wózka widłowego. Bardzo, bardzo fajny patent. Bardzo fajny. No. Dobra. Jeszcze nie wjechałem. Dobra, to do tego to podejdę inaczej. Po prostu wezmę
Tak jakoś. Trochę za ostro wykręciłem. Ale chyba damy radę. Elegancko. Oj, myślałem, że to moje okienko. A to jest to okienko. Okienko, okieneczko. Elegancko. Wycofujemy się zatem. Chyba już można wykręcać. Dobra. Kurde. Może sobie napiszę w CV, że obsługa wózka widłowego w grze Track and Logistic. Może ktoś mnie przyjmie. Chociaż w sumie nie wiem, czy bym chciał na takim wózku jeździć. Za dużo filmików się naglądałem, jak to się wszystko w tych magazynach niektórym wali na łeb. Jednak nie chciałbym tak zginąć. Czy tam umrzeć, no. Akurat w ten sposób. Okej. To teraz tylko ciężaróweczką wejść do środeczka. Odpalić światełeczka. Znowu nie ma prawego lustereczka, bo czemu miałby być? I to jest po mojej prawej? Serio? To ja myślałem, że najpierw ładowałem na tą przyczepę towar. Kurde, nie w tą mańkę skręcam. Jak zwykle. Podczepianie na lusterko. Co źle zrobiłem? No, przykleiłem się nawet. Aha, dobra. Za blisko podjechałem. No dobra, to nie było śmieszne. Mogłem uszkodzić towar. A wyjazd był tutaj, dobra. I rozumiem, że od razu w prawo wykręcamy. Dobra, podnoś szlaban, wać pan. No i już ruszy w trasę. Teraz wymuszę pierwszeństwo. I będzie boom. Mówiłem, że będzie boom. Inna sprawa, że nawet go nie zauważyłem w lusterku. No serio. Myślałem, że nikogo tam nie ma. I tak właśnie powstają wypadki. To na pewno była ta martwa strefa, gdzie nie widziałem. Nie no, ślepy jestem i tyle. Nie tam żadna martwa strefa. No widzę, że ciężarówka się na zakręcie zatrzymała i zniknęło jej się. No nic, to jedziemy z towaresem, potem to trzeba będzie tą przyczepą najechać na ten punkt odbioru, odczepić, potem pewnie ciężarówką wjechać na kolejny punkt odbioru i kończymy. Myślę, że dosyć udany odcinek. Ciekaw jestem, jak będę robił te trofea o osiągnięcie, co trzeba 100 świateł zaliczyć na czerwonym.
Chyba, że może to samo mi wpadnie. Bo zauważyłem, że dosyć często mi się zdarza na czerwonym przejechać. Więc może... Ale ciężarówka wykręciła normalnie. Dawajcie, idziemy za nią. Gonimy ją. Ale popyla. Niesamowicie. No ale używa hamulca czasem. Nie wiem, dwie ciężarówki na takiej bocznej drodze. Grubo. Ej, co tak koleś, nagle hamujesz? Jak widzę, jak samochody się z naprzeciwka zatrzymują, to znaczy, że jadę po środku. Znaczy pod prąd troszeczkę. I się biedaki wystraszają. Wystraszają. Boją się mnie. O, proszę bardzo. Jedziemy dalej razem. Tylko on akurat trochę tak żwawiej w te zakręty wjeżdża na tym mini rondach. Ale mi spindolił. Ładnie to tak. Skręci w prawo też? Nie, pojechał prosto. A nie, jedzie. Okej, to jedziemy dalej. Razem. Sto trzydzieści. Nie, ale nie, no tak wygląda, jakby tak szybko jechał na tych zakrętach, że się przewróci. Się w niego zapatrzyłem i sam bym zjechał. Dobra, 115, więcej się boję. Dobra, uciekł. Miło było. Ale się skończyło. Fotoradar. To chyba 130 z tego, co widziałem, można. Było. Było, było. Tunele. I za tunelem w prawo. Okej. Okay. Osiemdziesiąt. Pięćdziesiąt. I wyrywamy kapcia stóweczką. No tutaj trzeba uważać, żeby mi z prawicy nie wjechał ktoś. Nie jest okej. Okay. To wygląda na drogę przez most. To lecimy, lecimy. Ale mnie wywaliło na zakręcie. 130. Tylko pamiętam oczywiście, że na końcu jest ograniczenie do chyba 80 czy do 50 i od razu fotoradar. Tak dla niepoznaki. To już pamiętam, nauczyłem się. Tylko czasem mi się nie udaje ten wyhamować. Ale teraz mi się uda. 80 ograniczenie. No a to do 50. Tacy fajni są. I tu mamy zjazd na prawo, dobra.
Aj, to zjeżdżamy stąd. Teraz tylko wykręcić w lewo, oby nic nie jechało. A w sumie nie bym przewalił. Ale się udało nie przewalić. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Kurde, długa ta trasa coś. Będzie lekko ponad godzinny odcinek. Chyba, że mam te cięcia właśnie, co na tym moście stałem. Ale to za długo to nie stałem. To chyba 2 minuty mi się zeszło. Więc nie będzie za bardzo co poprzycinać. Ale to już widzę, że mamy zjazd. Na prawo, rampa do wyskoku. Dobrze, że nie ma chyba jakiegoś osiągnięcia związanego z tymi cudownymi rampami, że wyskoczy przeleć, nie wiem, kilometr. Dobra, wypatrujemy wjazdu gdzieś. Gorzej, jak już przejechałem ten wjazd. Mogło tak być. A to nawet wrzucę kierunek, co mi tam. Lusterko mi zasłania. Dobra, chyba jest zielone. Skoro jest przejście dla czerwony. No, kochany, bo ja się nie złamię. I tak chyba trochę chyba ściąłem. Chyba. Zauważyłem, że mam problemy z wjazdami do tych firm. Ale tutaj jest raczej. I co, ja tutaj normalnie ten się złamie? Gdzie to było? Gdzieś tutaj? Dobra, widzę, że jest dużo miejsca. Chyba. Jeszcze mnie zaliczyło. O, przywaliłem w daszek i mi zaliczyło uszkodzenie ładunku. 1 X-pack. Okej. Aj, to wycha. O, nie no, dobra. W sumie nie ma po co ten wykręcać, bo i tak przy następnym uruchomieniu gry znajdziemy się w innym miejscu na mapie. Dobra, weźmy może do garażu. Mamy 130 tysięcy. Nie wiem, czy będę kasę wydawał, czy może zacznę zbierać od tego miliona na koncie. Kurde, ale to tu trzeba robić, żeby milion na koncie uzbierać. Bo to, żeby na tych zleceniach zarobić bańkę, no to okej, to rozumiem. Ale żeby doczłapać do miliona na koncie, to się zajdzie trochę. No serio. Jeżeli ja na misję zarabiam, powiedzmy, te 8 do 10 tysięcy, to ja to do gwiazdki tego nie nazbieram, jak będę nagrywał jeden odcinek tygodniowo. No nic, będę się martwił, jak będę starał się zrealizować to osiągnięcie. A tymczasem dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż, tradycyjnie myślę, że zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu z tej gry. Hej!